sercu utkwiona, niezależna od nas. To jest uczucie mimowolne. Jeżeli Polska ma taką przeszłość historyczną i wzdycha do niej i podejmuje działania, by odzyskać, to jeżeli to jest w planach Bożych, to to się stanie. Bo plagi są także w rękach Boga. Tak jak faraon nie przeszkodził Żydom opuszczenia Egiptu. No, to było uderzenie wielkie dla cesarza. Nie spodziewał się takiego wyznania. I poszedł arcybiskup na wygnanie. Na czas nieograniczony. Nigdy nie wiedział, czy kiedykolwiek wróci do kraju. 20 długich lat. Żadna amnestia go nie objęła, a było 7 w tym czasie. Naciski rząd carski robił, aby zrezygnował. Arcybiskup powiedział, gdybym dzisiaj na wygnaniu zrezygnował, to moja własna matka by temu nie uwierzyła. Jeżeli rząd chce mojego odejścia, niech traktuje z Watykanem. I kończyły się rozmowy. Dopiero po 20 latach mógł opuścić tamte tereny. Ale to, że arcybiskup Warszawy znalazł się na zesłaniu, to było wielkim podtrzymaniem duchowym dla polskich zesłańców, dla tysięcy księży i ludzi świeckich. Bo on, chociaż był objęty inwigilacją, korespondencją tajną, zabraniono mu jakichkolwiek kontaktów, to znalazł sposób, aby kontaktować się z polskimi zesłańcami i nieść im pociechę duchową, a nawet pomoc materialną. Bo umiał tak ożywić serca polskie za granicą, losem zesłańców polskich, że na jego ręce przysyłano ofiary i on rozdzielał je między zesłańców. A liczył się i wyliczał się dokładnie. Taka Kamila Byszczonowska w Paryżu nad Sekwaną zbierała składki dla wygnańców i wysyłała do Petersburga i do Jarosławia nad Wołgą. Arcybiskup je przesyłał. Komu? Robił listę i zestawienie. A pani Kamila Byszczonowska, żeby wobec arcybiskupa Paryża wylegitymować się, na jakie cele zbiera te składki, przekazywała te sprawozdania do biskupa. I do dzisiaj znajdują się w archiwum archidiecezji paryskiej. Wygnanie skończyło się. Arcybiskup zostaje uwolniony. Wraca z wygnania. Witają go bardzo serdecznie różne grupy społeczeństwa, całe społeczeństwo we Lwowie, w Krakowie, a zwłaszcza w Rzymie. Papież planował, że wynagrodzi arcybiskupowi Felińskiemu ten straszny okres zesłania i miał go włączyć do jednej z kongregacji rzymskich jako konsultora. No ale jak mogła się na to zgodzić Rosja carska, żeby jej więzień stanu znalazł się na wysokim jakim urzędzie w Watykanie? Takie były posunięcia, że arcybiskup wrócił z Rzymu, chociaż papież przyjmował go według protokołu, jakie przyjmuje głowy państwa. I powiedział sam Feliński, że to spotkanie z papieżem to wynagrodziło mu sowicie te 20 lat wygnania. Znalazł się w Galicji. Rosja z Austrią nawiązała bliskie kontakty. Biskupi, każdy ma swoją diecezję. I arcybiskup został zaproszony także przez siostry niepokalanki na zamieszkanie u nich.
ale wybrał pierwszą ofertę. Właściciele dźwigniaczki, hrabia Pęszycki ze swoją siostrą Heleną Koziebrocką, ofiarowali mu miejsce właśnie w Krakowie. Przez Kraków do dźwigniaczki pojechał. Wieś galicyjska zabita deskami, ale co uczynił Feliński z tą wsią? Jeden z mieszkańców powiedział do mnie, że to, co zrobił arcybiskup Feliński w dźwigniaczce, to otworzyło tej wsi okno na świat, że stała się najbardziej postępową i zorganizowaną i ekonomicznie stojącą wsią w całym tym rejonie. A cóż arcybiskup tam robił? Jako duszpasterz przy ołtarzu na ambonie w konfesjonale. Są protokoły dziekana Jazłowieckiego, który pisze: cała parafia mielnicka spowiada się u arcybiskupa Felińskiego. My mamy listy, gdzie jest powiedziane: siódma wieczorem, ludzie czekają jeszcze na spowiedź i komunikują. A wiemy, że przecież był post eucharystyczny. Zwłaszcza przed Wielkanocą za zbucza z terenu rosyjskiego przychodzono, żeby się wyspowiadać u arcybiskupa Felińskiego. 12 lat duszpasterzuje. Wolne chwile poświęca pracy literackiej. Jednym z jego dzieł takich wybitnych to są pamiętniki, uważane do dzisiaj za perłę pamiętnikarstwa polskiego XIX stulecia. Czterokrotnie wydane, dwa audiobooki, piąte wydanie jest w realizacji. Arcybiskup Feliński po 12 latach, wiadomo, zajęł, ale zostawił tej wsi szkołę pierwszą, którą założył w tej miejscowości. Kościół zbudował własnym kosztem. Sprowadził siostry rodziny Maryi i zorganizował opiekę nad chorymi, nad bezdomnymi, nad ubogimi, nad sierotami. Wraz z siostrami założył 4 instytuty wychowania dziewcząt. We Lwowie, w Łomnie, w Czerniowcach i Dźwigniaczce. Do dzisiaj Dźwigniaczka o nim pamięta. Arcybiskup jeszcze w 1895 roku, na miesiąc przed śmiercią, mamy ten list w archiwum, napisał: nie mogę się ruszyć z miejsca, ponieważ jestem przewodniczącym Rady Szkolnej i muszę dopilnować mianowania nauczyciele. Na kuracji w tym roku nie ma mowy, ale mam jeszcze dosyć sił żywotnych. Miesiąc później ciężko za niemu. Wysłano go do Karlsbadu. Tam się okazało, że nic nie pomoże już. Arcybiskup wracał do Dźwigniaczki, by oddać swego ducha Bogu. Ale przez Kraków jadąc, ciężko za niemu. A rok przed śmiercią jego siostrzeniec zapytał, gdzie na wypadek zgonu chciałby być pochowany. Arcybiskup powiedział: tam, gdzie śmierć nastąpi, tam mnie pochowajcie. I tak można powiedzieć, że niejako sama opatrzność wyprowadziła go z tego miejsca, że zmarł w Krakowie i gdzie Kraków zgotował mu królewski pogrzeb. A trzeba jeszcze przyznać, że właśnie w Krakowie i we Lwowie wielokrotnie arcybiskup wzywany był z jakimś kazaniem. W 1888 roku napisał książeczkę pod wodzą opatrzności. Włączył się w nurt dyskusji o przyszłości Polski i napisał: jeżeli Polska odrodzi się, to opatrzność tak ułoży warunki, że Polska odzyska niepodległość. 30 lat po tej książeczce
1918 rok przyszedł. W wyniku I wojny światowej Polska odzyskała niepodległość. Do Lwowa był wezwany także z kazaniem z okazji Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski, i wgłosił kazanie w katedrze warszawskiej, był 4 maja 1890 roku, na temat ślubów króla Jana Kazimierza i wzywał naród do wypełnienia tych ślubów. Najwyższy już czas skończyć z knowaniami. Trzeba wziąć się do solidnej pracy, lata przeszłe powetować i lepszą przyszłość ojczyźnie zgotować. To kazanie przeszło do historii jako wielkie nawoływanie narodu polskiego do wypełnienia ślubów króla Jana Kazimierza. Wielokrotnie potem odwoływał się do tego także ksiądz kardynał Wyszyński. Krótko, zmarł arcybiskup w Krakowie. Po królewskim pogrzebie jego ciało spoczęło w Dźwignaczce. Ale rok po śmierci arcybiskupa matka Marcelina Darowska pisała do swoich sióstr. Donoszą mi, że wielkie cuda dzieją się na grobie arcybiskupa Felińskiego oraz przez rzeczy przez niego noszone. 25 lat spoczywał na cmentarzu w Dźwignaczce, a ludzie tamtejsi wydeptali ścieżkę do jego grobowca. W 1920 roku, już kiedy Polska uzyskała niepodległość, sprowadzono do Warszawy zwłoki arcybiskupa Felińskiego. I właśnie na początku czerwca pociąg przywiózł tę trumnę, a na Warszawę szła nawała bolszewicka. Więc złożono ją tymczasowo w kościele Świętego Krzyża, w krypcie senatorskim w Dolnym Kościele. I dopiero po zwycięstwie nad bolszewikami urządzono wspaniały pogrzeb arcybiskupowi Felińskiemu. 1921 rok, 14 kwietnia, notabene jest to Dzień Chrztu Polski. I arcybiskup Feliński spoczywa w Warszawie. Cuda, łaski, nadzwyczajne wydarzenia i rozpoczyna się proces arcybiskupa Felińskiego. Występuje ksiądz kardynał Stefan Wyszyński. On rozpoczyna proces i on w tym czasie wygłasza kazanie do członków Trybunału. Chciałam przytoczyć takie dosłowne słowa księdza kardynała Wyszyńskiego, które są niesamowicie ważne. W dniu rozpoczęcia procesu, 31 maja 1965 roku, ksiądz kardynał mówi między innymi: jeżeli co jest znakiem, nie przesadzam nic, wyjątkowej świętości, to bohaterskie cierpienie i spokojne męczeństwo, tyle dziesiątek lat, które towarzyszyło bez przerwy życiu pasterza wygnańca. Jego droga szła naprawdę po głogach i cierniach. Była pełna nieustannej udręki, ciągłych cierpień, przeciwności, oszczerstw i kalumnii, których nie szczędzili mu nawet ludzie dobrej woli. Chyba ta ciężka i trudna droga będzie świadectwem świętości arcybiskupa Felińskiego. Jest ona bardziej wymowna aniż na znaki i cuda, które miałby czynić. To był bowiem cud miłości, najwspanialsza potęga ducha człowieka, który się nie załamał, chociaż miałby do tego prawo przechodzić przez tak wyjątkową drogę. Prymas też wzywał wiernych: idźcie do katedry, zejdźcie do podziemi, pochylcie głowy u jego sarkofagu, a zobaczycie, tam leży człowiek, o którym mówiono, że przegrał
a to jest zwycięzca. Prymas Wyszyński, wielki czciciel Matki Najświętszej, doceniał także działalność i duchowość maryjną arcybiskupa Felińskiego. Świadczą o tym jego słowa. Program maryjny arcybiskupa Felińskiego to wytknięty szlak wspólnej drogi narodu i Kościoła. I zakończę tylko tym, że arcybiskup Feliński został wyniesiony do chwały ołtarzy przez papieża Jana Pawła II 18 sierpnia 2002 roku, akurat 20 lat temu. A 11 października 2009 roku, 7 lat później, został ogłoszony świętym przez Benedykta XVI w Bazylice Świętego Piotra na Watykanie, czego świadkiem był także obecny wśród nas ksiądz arcybiskup nasza Ostoja. Czego nas uczy święty Zygmunt Szczęsny Feliński? Przede wszystkim trwania w prawdzie wobec Boga i ludzi, szanowania rodziny i ojczyzny. Dziękuję. Siostro Terezo Antonietto, bardzo serdecznie dziękuję za ten piękny wykład wygłoszony z tak wielkim zainteresowaniem, bo takiej ciszy to dawno już nie było u nas tutaj na sali i za to wszystkim Wam dziękuję. Czyli widać, że jest to potrzeba też czasu. Żyjemy też w trudnej sytuacji, w trudnych chwilach, także kiedy potrzeba nam właśnie świadków, takich świadków wiary, żebyśmy też mogli jak najlepiej, najpiękniej wykonać swoje powołanie. Siostrę znam także z wielu obecności, przyjazdów do Ojca Świętego Jana Pawła II, który był bardzo zainteresowany procesem. Siostra często przyjeżdżała, zawsze się pytał, na jakim poziomie chciał, żeby jak najszybciej dokonać beatyfikacji czy potem kanonizacji. I popatrzcie, jaka precyzja. Wszystko wygłoszone z pamięci. Powiedziałem, że 30 minut i co do minuty, 30 minut. Także siostra na pewno należy się doktora do honoris causa, jak nie to przynajmniej tytuł profesora, bo przygotowanie takiego procesu do beatyfikacji to jest wielka, żmudna praca. To jest przynajmniej 10 doktoratów. Tu tak symbolicznie chciałbym przekazać jeszcze różaniec do Ojca Świętego Jana Pawła II, żeby dalej siostrą się opiekował. Ja się kobietą się nie liczy, ale siostra ma już ponad 80 lat i dziękuję bardzo, że pokonała ten trud z Warszawy, żeby do nas przyjechać. Chciałbym, żeby była właśnie takim świadkiem prawdziwym, autentycznym świętości księdza arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Moi drodzy, chciałbym również podziękować Matce.